Tych dziennikarzy telewizji Biełsa aresztowanych było kilkunastu. Dwudziestu, jak żeśmy doliczyli ostatecznie, bo to było po kilku w kilku miastach, myśmy nawet nie bardzo się byli w stanie doliczyć. No nie byli zatrzymywani, po prostu nie pozwalano im pracować. Myśmy ostatecznie doliczyli się dwudziestu osób zatrzymywanych, niektóre po dwa i trzy razy, a oprócz tego dziesięciu grzywien, to znaczy, w, w tej chwili rozumiem, że uznano, że to dewizowa jest stacja, i w związku z tym mogą płacić grzywny. No, i dziesięciu naszych dziennikarzy z kolei zostało obciążonych grzywnami. Okazało się, że telewizja Bielsat, która od początku tego roku miała kłopoty, jest jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat tego, co się dzieje na Białorusi. Tak, muszę przyznać, że to było dla nas też zaskoczenie właściwie, znaczy no, niby trochę oczekiwane, ale zawsze jak człowiek się ostatecznie przekonuje o czymś, to jest, to jest to, no zupełnie inaczej niż jak się mu wydaje coś, no a tuśmy nagle zobaczyli, jak bardzo ważna jest ta nasza stacja ze względu i na to, że, że my nadajemy w internecie jednocześnie, myśmy jednak mamy dosyć rozbudowany personel, więc mamy tych dziennikarzy dużo w różnych miastach i opłaciło nam się tak naprawdę to, że postawiliśmy na prowincję, to znaczy tam, gdzie myśmy postanowili Postanowili być stacją nie dla Warszawy, tylko dla prowincji i okazało się, że tam po prostu jesteśmy niesłychanie ważni i że ten Bielsat jest kojarzony, że wszyscy wiedzą o co chodzi i, i, to, i, to, i to było po prostu na tych protestach widać, że nas rozpoznawano, naszych dziennikarzy, wiedziano co się działo poprzedniego dnia, pytano i tak dalej. Nie tylko ważne, ale w wielu miejscach jedyny. No w wielu miejscach jedynych, bo na prowincji, na prowincji część osób no nie używa internetu tak na, na bieżący. Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze w szczególności, no to już na pewno. Czy nawet w średnim wieku. Nie wszędzie on jest też tak dobrze działający jak w Mińsku. No bo w Mińsku to jednak jest, tam jest wiele źródeł informacji, tam jest wiele niezależnych portali. Myśmy byli tylko jednym z nich. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że ze względu na wielkość mogliśmy i rozeznanie na prowincji mogliśmy e, pokazywać co co się działo, a te protesty... Zanim się zdarzyło to, co się zdarzyło w Mińsku, te protesty były w małych miastach, małych czy średnich miastach. No i myśmy tam właściwie wszędzie byli. Nasi dziennikarze tam po prostu wszędzie byli. Nie wiem, od począwszy od Rochaczowa, poprzez nie wiem, Pińsk, Bobruisk, no tak, nie aż takie małe miasto, ale, ale Baranowicze, no, ja mówię o miastach średniej wielkości I, i tam Pińsk na przykład o 130 tysięcy mieszkańców, tam to było szczególnie ważne, bym powiedziała. Kiedy, kiedy by do, do, zaczęły docierać pierwsze informacje na temat, że ta skala niepokoju na Białorusi jest tak duża, że to będzie tak masowy ruch? No właściwie to nie było jasne, bo ten dekret obowiązuje od piętnastego roku, tyle, że on nie był egzekwowany. To jest dekret o, o podatku od bezrobotnych, od tych, którzy pracowali mniej niż 183 dni w roku. To w większości są ludzie, którzy albo nie mogą znaleźć pracy na prowincji, albo jadą do Rosji pracować. No i teraz się nagle okazało, postanowiono ściągać z nich ten podatek, że oni mają zapłacić jeszcze za to, że nie mają tej pracy. No i to... Czare goryczy, rzeczywiście, i nagle się okazało, że ludzie w małych miastach są doprowadzeni do desperacji. Chociaż jakieś sygnały w tej sprawie już mieliśmy, no, chociażby kolega, który wrócił, on tu kiedyś też chyba był w odwiedzinach we Wnecie, który wrócił z Pińska. No to on mówił o tym, że już, już jak wrócił, to mówił, że jest po prostu, rozmawiał z kolegami swoimi jeszcze ze szkoły, że, że jest poczucie absolutnej beznadziejności na tej prowincji. I myślę, że z punktu widzenia stolicy i, i relacji, stolic, co tego nie do końca, to to nie do końca było widać po prostu jakieś nadzwyczajne załamanie gospodarcze teraz jest na Białorusi? Mówi się, że teoretycznie podobno ono już jest powstrzymane. No na pewno ostatnie dwa lata trwała recesja i to solidna, po prawie 3% rocznie. No a ponieważ ten poziom życia tam nie był nigdy wysoki, to ja mogę powiedzieć tak, to zawsze dla porównania mówię, że mniej więcej ceny, a to nawet widziałam ostatnio w Mińsku, są bardzo podobne do cen w Polsce, znaczy poszczególne produkty mogą się różnić, ale niekiedy są nawet droższe tam, a płace, no to jest tak równowartość, zależy oczywiście, gdzie, czy w mińsku czy na prowincji, ale na prowincji to jest równowartość 600-800 zł, czasem 400 nawet. Także można sobie łatwo wyobrazić, jak, jak ludzie mają za to żyć, za to życie. Jak się dowiadują, że mają zapłacić jeszcze podatek, na przykład rocznie w wysokości swojej pensji, czyli tych 400 zł, no to i to co im przychodzi do głowy w tym momencie? Ten protest na Białorusi nie ma jednej twarzy, nie ma jednego lidera. No rzeczywiście nie ma. Yy, trzeba powiedzieć, że... To było też pewnym zaskoczeniem, że on się w gruncie czy tworzył spontanicznie, że ci ludzie przychodzili spontanicznie, się organizowali. I oczywiście już w Mińsku to jednak opozycja próbowała to jakoś skanalizować, ale też miała z tym ogromne trudności, bo po prostu praktycznie wszyscy stali liderzy opozycji, działacze tacy ważni zostali po prostu posadzeni w przeddzień tego protestu. No i też nie bardzo wiele mogli uwojować. Ale gdzieś pokazuje się polityczna alternatywa dla prezydenta Łukaszenki? Na razie to nie bardzo to widać, szczerze mówiąc. Widać bardziej takie ruchy robaczkowe wewnątrz społeczeństwa, że coś tam się dzieje. Natomiast alternatywy to muszę powiedzieć, że ja w każdym razie póki co takiej konkretnej to nie bardzo widzę. To ten protest zapowiedziany, kolejny protest 1 maja ma być duża demonstracja w Mińsku, tak słyszałem. Nie wiem czy źródłem był Bielsat akurat dla tej informacji będzie, ale tam nie ma, jest hasło od obalenia prezydenta Łukaszenki. Czy to jest taki ruch? No między innymi niewątpliwie to hasło też jest, to znaczy ono się właściwie na wszystkich tych demonstracjach przewijało, mniejszych czy większych. Znaczy wszyscy tak naprawdę po tych 23 latach, ci, którzy wyszli demonstrować mówili, że no już starczy, znaczy już starczy. Między innymi to jest kwestia też liczby obietnic, które już były. Znaczy, że będzie tak, a że będą zarabiać 500 dolarów miesięcznie, a że coś tam, a że teraz to już będzie dobrze. No i tak dalej. No i ponieważ przez 23 lata można to przerobić wiele razy, no to ludzie bardzo już tym byli zniecierpliwieni. To było taka charakterystyczna cecha tych protestów, że, że właściwie bardzo dużo ludzi miało poczucie, że ta władza się zużyła, ale czy oni wiedzą co robić dalej, to ja przekonania nie mam. Czyli prezydent Łukaszenko, który pewno doskonale wiedział, co dzieje się na Białorusi, chciał między innymi Ocieplając stosunki z Polską, e, pokazać, że jest jakiś ruch, że ma jakiś, jakąś myśl dotyczącą przyszłości Białorusi? Znaczy ja myślę, że on jak zwykle, to jest ten taki stały motyw władz białoruskich, znaczy on nieustannie lawiruje między zachodem a wschodem. No i to był jeden z etapów tego lawirowania. Ono, jak ktoś zauważył z y, analityków, y, to się zrobiło coraz bardziej, znaczy częstotliwość wzrosła tego lawirowania. To kiedyś to było tak, że była odwisz, odwisz, odwisz. Potem było długo zaostrzenie. A potem znowu odwisz. A teraz się już robi odwisz, zaostrzenie, odwisz, zaostrzenie. Coraz częstsza jest ta amplituda. No i w tej chwili z powrotem już wyznał mił Wczoraj wyznał pa Putinowi miłość, że są braćmi i tak dalej, powiedział coś takiego. No ale jednocześnie jednak te, te, te protesty stały też stłumione stosunkowo łagodnie. Więc ja myślę, że, że Łukaszenka też zdaje sobie sprawę, że jego władza jest zagrożona, no bo wprowadził się z tym wszystkim w sytuację bardzo taką trudną i bez wyjścia. No ale, nie wiem czy bez wyjścia, no w każdym razie trudną do wyjścia. No, a wie też, że wielki brat nie, nie puszcza płazem takich tam niepanowania nad swoją, nad swoją domeną, no i że będzie kłopot po prostu z tym wszystkim. Możemy się spodziewać podobnych zdarzeń jak na Ukrainie, Majdanu, takiego protestu, wielodziennego protest, protestu? No, na razie to, jak było widać, nawet tam ludziom się z, z zebrać nie pozwalano, bo Łukaszenka też obawia się tego oczywiście najbardziej. No i w związku z tym tam nawet nie pozwalano się grupować ludziom w większe grupy niż 100 czy 200 osób. Tak naprawdę to porozcinano ten tłum, tam roz, rozbijano go po prostu na, na, na pniu. Czy coś takiego może tam mieć miejsce? Strasznie trudno to jest w tej chwili przewidzieć. Myślę, że w najbliższych dniach raczej nie, że jednak, że jednak ten poziom odwagi, który Zresztą wzrósł ostatnio wyraźnie. Jednak nie jest taki, czy determinacji, czy też również wizja alternatywy nie jest taka. Ale czy tego to w ogóle można wykluczyć w jakiejś takiej perspektywie przewidywalnej, no to ja nie wiem. No być może, zależy to chyba od sytuacji gospodarczej w największym stopniu. W tych protestach uczestniczyło dziesiątki tysięcy osób, setki tysięcy osób? Nie, myślę, że raczej dziesiątki tysięcy, choć pewnie sporo, bo jakby ich specyfika nie tkwi przede wszystkim w liczebności, a przede wszystkim tkwi w tym, że jak się właśnie w mieście 50 tysięcznym wychodzi na ulicę 100 osób, to one wszystkie wiedzą, że będą dokładnie zidentyfikowane. I ona polega przede wszystkim na przekroczeniu pewnej bariery strachu przez bardzo wielu ludzi i takiej bariery determinacji. To nie polega na tym, że już teraz jest wielki Majdan i że bardzo wielu ludzi już zdecydowało się protestować. Polega na tym, że coś nowego dzieje się trochę w społeczeństwie. Tak bym to określiła. Moim zdaniem to się daje odczuć na tym, przykładzie, choć nie tylko zresztą, również na przykładzie popularności naszego kanału to też daje się zauważyć, wzrostu popularności. I, I czy coś nowego wokół Bielsatu się zdarzyło? Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, no dobrze, rzeczywiście Bielsat jest tak ważną telewizją, że warto inwestować w Bielsat? Czy nic takiego nie miało miejsca? No, znaczy, jeżeli powiedziało, to ja tego nie słyszałam w każdym razie, znaczy pieniędzy nie, nie, nikt na razie nie, nie póki co jeszcze ciągle nie, nie rozstrzygnął tej kwestii, jak to ma wyglądać. Także ja na razie mam pieniądze do Maja i na razie nie wiem co dalej. Także tak wygląda sytuacja, póki co. Znaczy możemy tak na ucho powiedzieć teraz urzędnikom w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i też ministrowi spraw zagranicznych prosimy o pochylenie się nad sprawą. Telewizji Bielsat. No, myślę, że możemy. Ja tak na pewno bym chciała powiedzieć. I tak właśnie mówimy. Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat, była gościem poranka w Net. Dziękuję za wizytę w poranku. Dziękuję bardzo.